Pedro, słuchaj, przegadamy, ty nie musisz tego w ten sposób robić. Słuchaj, Pedro, odłóż to broń. Dogadamy się z twoim ojcem. Słuchaj, powoli, popatrz na mnie, popatrz na mnie. Patrz na mnie. Dogadamy, Co? Tu musisz teraz zakończyć. Pedro? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Czekaj. Co miałem zrobić, do cholery jasnej? Weź go, bierz go, szybko. Czekaj. Do auta go bierz, Dante, bierz go do auta. No, staram się, dobrze? Szybko, dawaj. Pośpieszysz biegiem, się szybko. Biegiem. Pakuj do Mercedesa, do Mercedesa z nim. Dawaj, szybko. Już idę. Musiałeś to zrobić? Nie miałem wyboru, strzeliłby do ciebie. Na tylną kanapę, czekaj. Jedź. Gancie go wyślemy po jego auto. Co? No bo jego auto zostało. Trudno, co z tego, że dobra, zostało dobra, jego mniejsze, auto? Jedź. Czemu ty to zrobiłeś? A co miałem do cholery jasnej zrobić, człowieku? No nie wiem, czekać, przecież już go prawie miałem, no już by... On by do ciebie strzelił, debilu! On by tego nie zrobił! Ty jesteś naiwny jak małe dziecko, przysięgam. Nie jestem naiwny, dobra. No jeżeli dobra, bym okay, nie zareagował, to byśmy mieli tam dwa. Dobrze, okej, okay, uznajmy, że okej. Okay. Jezu. No nie, no przecież co... Dobra, uznajmy, że tak opa. Trzeba było. Nie, tak trzeba było. Było, tak? Trzeba? Powiedz, że tak. Dante, wiem, żeby że tak trzeba. Powiedz, wiem, tak? Że tak trzeba było zrobić, nie było innego wyjścia, tak, on by do ciebie dobrze, strzelił. Okej, okay. Tyle mi wystarczy, że trzeba było tak zrobić. No ale opatruj człowieku, go. Czekaj, no staram się, najpierw w ogóle stracił przytomność, fuck. Słuchaj, mocno krwawi, nie wiem, nie dostał w jakąś tętnicę czy coś? Nie wiem, cholera, czy nawet w ramieniu jest jakaś tętnica. Ominęło. Nie wiem, nie znam się od tego. Nie wiem, może brat będzie wiedział, jest w ogóle na warsztacie? Miejmy nadzieję, że na razie nikogo tam nie ma. Trzeba się zastanowić, komu to powiem. Dobra, faktycznie. Nie można. Dobra, zaraz. Kula nie przeszła na wylot. Jest bierz w środku. Bierz go. Fakt, trzeba będzie go wyciągnąć kulę i go opatrzyć. Na górę z nim, na kanapę. Dobra. Kładź go gdzieś. Nie można na kanapę, nie na kanapę, na płaskim. Czemu? Co jest? Na płaskim. To przecież, żeby on miał, wiesz. Czekaj. Co jest z nim? Dobra. Jajco, nie widzisz, że krwawi cały? Postrzeli... Tony go postrzelił! Jezus, Dobra. Dobra, stracił przytomność. Apteczka, co? Ręcznik, tak, ręcznik z łazienki. Coś do dezynfekcji. Nie wyciągnę teraz tej... Nie wyciągniemy teraz tego. No, nie wyciągamy. Dobra, pasek, cokolwiek do zatamowania krwawienia. No mam. No to chyba chcę! Dobra, czekaj. Dobra. Ja pójdę po... Alkohol, jakiś coś do... Cholera wie, nie wiem. Tak, po jakieś rzeczy, jakieś szmaty, cokolwiek. Witam bardzo serdecznie widzowie w kolejnych ścigantach. Jak widzicie, dzisiaj zaczynamy z grubej rury. Jest bardzo ciężko, przepraszam, że wczoraj filmu nie było, ale dosłownie nagrywamy ten film drugi raz, bo wczoraj mi się plik wysypał z nagraniem. Widzowie, ja wam tylko przypominam tak o tym, żebyście zostawili lajka, bo 1000 lajków do godziny 24 i jutro pojawia się kolejny film, bo trwa daily. Więc jeżeli chcesz kolejny film jutro, to zostawiasz lajka, a my widzowie, ja już też nie będę tutaj teraz dzisiaj gadał długo, za bardzo długo na samym początku, bo widzicie, że jest dosyć mocna interwencja, dosyć się mocno podziało na tym molu, więc widzowie, ja biorę co jest potrzebne i lecę do chłopaków i opatrujemy Pedro. Dobra, jakieś tam rzeczy mam. Dobra, okej, okay. daj mi to. Trzymaj, weź. Nie, znam się na tym, czekaj. Zrób cokolwiek, Dante, żeby po prostu przestał krwawić na ten moment. Dobra, aż tak nie krwawi, spokojnie. Ale dobra, nie wyciągnę dobra. Kuli, nie zaszyję tego, nie... Ważne, żebyśmy zatrzymali krwawienie, żeby nam tutaj nie leżał wykrwawiony. Czekaj, dobra. Okej, zaraz, sytuacja powinna się ustabilizować. No i tak właśnie cała sytuacja wyglądała. No to ciekawie. No ciekawie bym nie powiedział, ale no, już wolę nudne ciekawie na negatywny ciekawie. Sposób, dobra? Ja pierdolę. Dante wie, że musimy o tym powiedzieć Bradowi. Nie. Okej, słuchaj, może kiedyś mu powiemy, ale na razie... I co nie, zrobisz? Nie ma... Będziesz go teraz ukrywał przed Parisem, przed Bradem, przed wszystkimi, żeby tylko... Nie, będę grał na czas, musimy grać na czas, Tony! Co ci to da? To jest... Nie wiem, no... To, słuchaj, jeśli brat się dowie o tym, to go zabije. Skąd wiesz, może jak mu wytłumaczymy dokładnie, jak ta rozmowa wyglądała, co się wydarzyło i dlaczego chciałbym, tak się wydarzyło? Żeby tak było, chciałbym, ale przecież sam wiesz, że brat czasami postępuje pochopnie, jakby nie wiedział... w ogóle, jakie mogą być tego konsekwencje. Nie zabił go za pierwszym razem, jak go widział. Mimo tego, że do niego celował i miał założony worek. Bo wiedział, że jest... Słuchaj, wtedy to było, poszło o to, że on jest synem Harrisa. Teraz pójdzie o to, że on współpracował z nim. To są dwie różne rzeczy. Jeszcze celował do mnie. Nie, tego nie powiemy. Nie powiemy, że celował do mnie. Po prostu powiemy, że... Fuck, nie wiem. No, co chcesz powiedzieć? Jak chcesz ukoloryzować tą historykę, żeby brat przekonał się do tego, że to faktycznie tak musiało być? Nie wiem, man musi... No, a...
Przepraszam, ty nie chcesz go uchronić od Brada? Słuchaj, chcę go uchronić od Brada, ale jeżeli będziemy go ukrywać przed Bradem i przed Harrisem, to będzie miał ukrywać, wtedy... dobra. Nie, słuchaj, nie ukrywać. Ukrywanie nic nie da. Ukrywanie... Trzeba tak, tak powiedzieć Bradowi wszystko dokładnie tak, jak było, żeby zrozumiał doskonale to, że Pedro po pierwsze nie chciał źle, po drugie, że był pod ścianą, a po trzecie, trzeba wymyślić coś, żeby nie miał jeszcze u Harrisa zaraz przesrane. Słuchaj, nie możemy go wypuścić. Jeśli go wypuści... Słuchaj, jakby mamy dwa wyjścia. Albo wypuszczamy go, zostawiamy i Pedro kończy u Harrisa. I nie ukrywa... Dobra, Harris go zabije przy pierwszej lepszej okazji. Za zdradę. Także to odpada. Jeśli powiemy Bradowi od razu, to nie wiemy, co się stanie. Też może zachować się pochopnie i jeszcze bardziej go skrzywdzić. A przecież dobrze wiesz, że on się tak zachowywał tylko i wyłącznie ze strachu. Był zastraszanym przez Harrisa przecież. Dante, ty nie musisz tego mi tłumaczyć, tylko Bradowi. Musimy mu to powiedzieć, po prostu. Jezu, przedłużmy to chociaż, wymyślmy plan, co mu dokładnie powiedzieć. Dante, żeby... my i tak już to przedłużaliśmy. On mi dosłownie... dzień temu kazał go śledzić, a ja do tej pory Bradowi nic nie powiedziałem na temat tego, co się z Jayem dowiedzieliśmy. I co, i będziesz teraz do niego dzwonił specjalnie, żeby tu przyjeżdżał? Czy ci się to podoba, czy nie, ale no, muszę do niego zadzwonić. To było tylko pytanie retoryczne, Tony, proszę cię, no. Niech zadzwoni. Dante, nie ma innego wyjścia z sytuacji. Najwyżej staniemy za Pedro, no. Co, nie było cię tam, nie widziałeś, jak on się bał. Myślisz, że teraz, jak zobaczy Brada nagle potem, jak się ocknie, jeśli w ogóle się ocknie. Słuchaj, on i tak potrzebuje lekarza. My żadnych lekarzy nie znamy. Brad doskonale wiesz, że ma takie kontakty i wiesz doskonale, że jeżeli byśmy go zawieźli do zwykłego szpitala, to miałby jeszcze problemy z prawem, a tak to Brad załatwi swojego lekarza. Dobra, rozumiem. Okej, dobra, dzwoń. Ale jeśli coś mu się jeszcze stanie przez Brada, to masz krew na rękach. My wszyscy ją mamy, Brad. Nie pierwszy, nie ostatni raz. No bardzo fajnie. Słucham ciebie. Cześć. Cześć. Pamiętasz, jak mi kazałeś śledzić Pedro, prawda? No, ciężko, że mnie pamiętasz. Tylko słuchaj, daj mi powiedzieć do końca. No gadaj. Bez nerwów, bez pochopnych decyzji i bez żadnych... Dobrze, uprzedzeń. To skoro mnie o to ładnie prosisz, to będę spokojny jak wagon pierdolnych mnichów. To bardzo się cieszę, mam nadzieję, że ten wagon mnichów... No to fajnie. Znowu mi o telefon wywaliło. Ja rozumiem, że starość nie radość, brat, ale... Telefon mógłbyś mieć obsługiwać. Wiesz co? Zaraz to pogadamy inaczej, synek. Dobra, słuchaj. No śledziliśmy go i zajechał na obserwatorium. Mhm. I na tym obserwatorium po chwili znalazł się Harris. Poczekaj, zanim dokończysz historię, wiedz, że jadę samochodem, mam na głośno mówiącym, a po prawej mojej stronie siedzi Won i on to wszystko słyszy. To może lepiej zdejmij z głośno mówiącego, bo jeżeli on to usłyszy, to tym bardziej będzie chciał go zabić. No, już go zaciekawiałeś, dobra. Wucham cię. Macie mi obiecać, oboje, że Pedro się nic nie stanie. Mhm. Nie brzmi to przekonująco, brat. Bo moje obietnice... Obietnice moje dziwnie ostatnio wychodzą, ale postaram się wysłuchać twoich racji i nie robić nic impulsownie. Dobra, słuchaj. Spotkali się, Harris go szantażuje tym, że jeżeli nie będzie wystawiał nas na jego jakieś, nie wiem, pułapki, zachcianki, cholera wie dokładnie, co on tam chciał od niego, ale po pierwsze miał wystawić Dante i go złapać, bo inaczej Harris by zabił Delię. Mhm. O, to komplikuje sytuację. No, no Pedro jest z nami, tylko jest trochę w stanie lekkiego poturbowania. To znaczy? No bo Harris był dosłownie godzinę temu na kasynie. Co on tam kurwa robił? Rozmawiał ze mną. Muszę więcej ludzi postawić na kasyna. I tak byś mu tam nic zrobił. Zrobił. Nieważne, słuchaj. Z rozmowy wynikło to, że on doskonale wiedział o tym, że my go obserwowaliśmy i doskonale on wie o tym, że my wiemy o Pedro. Mhm. I powiedział, że mam tego nikomu po pierwsze nie mówić, a po drugie mieliśmy nie przeszkadzać Pedro w robocie. A tak się stało, że Dante dosłownie 5 minut przed tą rozmową pojechał do niego, postanowił zgrywać bohatera i próbować go przeciągnąć na naszą stronę. No i doszło do tego, że Pedro chciał zastrzelić Dante, więc ja zainterweniowałem i lekko go postrzeliłem w ramię i... Żyje chociaż chłopak? No żyć żyje, co ma nie żyć? No w ramię dostał. Mogłeś tętnicę przebić i się wykrwawia. Właśnie, nie wiem, czy się wykrwawia, bo opatrzyliśmy go prowizorycznie, ale wyobraź sobie, że potrzebujemy lekarza, to jest po pierwsze, brat. To może przyjadę i go obejrzę, co? Nie zrobisz mu krzywdy? Nie, już mu zrobiłeś wystarczająco. Jesteśmy na warsztacie. Dobra.
Tylko bez nerwów na miejscu, proszę cię. Mhm. No widzowie, ja coś czuję, że tu będzie dosyć zaraz gorąco na warsztacie, bo coś nie ufam słów Bradowi, że będzie spokojnie w tej sytuacji. No i co? Jajco. No, bardzo śmieszne. No właśnie, to nie jest śmieszne, bo brat co, starał się być, wiecie, o, okay. Spokojnie, pokerowa twarz, ale znacie Brada. No ale słyszałeś, żeby przez telefon był, nie wiem, wkurzony? Obiecał mi, że mu nic nie zrobi. To już coś. Miejmy nadzieję, że nie kłamał. On obiecał, ale w aucie siedział z nim Von. A co Von może zrobić? Von nie kiwnie palcem obok Brada, jeśli brat nic nie zrobi. Wiesz, że on jest impulsywny i wiesz, że jest agresywny i wiesz, że jest przewrażliwiony na punkcie Harrisa i wszystkiego, co z nim związane. Spokojnie, żebym ja nie był przewrażliwiony na jego punkcie zaraz. Wszyscy mają do tego podejść spokojnie. Już za dużo emocji jest w ostatnich dniach. Trzeba w końcu pomyśleć nad czymś normalnie. Ja nie reagować. Ja wiem, Dante, ale wiesz, o co mi chodzi. Ja wiem, o co ci chodzi. Naprawdę. Ty mi nie musisz takich rzeczy mówić. Chyba przejechali. Chyba tak. Idź po nich, idź. Albo czekaj. Stój, nigdzie nie idziesz. Czekaj, Davon. Najpierw brat, gdzie jest brat? Dobra. Słucham. Mogę? Czy nie mogę? Możesz, ale sami. Słuchaj. Nie mam broni. Słuchaj, to naprawdę wiem, że to źle wygląda, ale gość nie chciał źle. Brat. Był podstawiony pod ścianą. Nie denerwuj się, nie zrobię mu krzywdy. Obiecałem. Na pewno? Obiecałem. Okej. Która ręka? Prawa. Tętnica przebita. Co? Dobra, no, przebiliście mu tętnicę. Dzwonię po medyka. Jest tętnica w ogóle w ramieniu? Tak, jest. Nie wiem, zatamowałem mu trochę krew, wyczyściłem, ale tam jeszcze kula tkwi. No to kula pewnie jakoś no nie wiem, nie znam się, cholera jasna. Co? Kula hamuje krwawienie? No nie wiem, no. Mówię, nie znam się na takich rzeczach. No ale aż tak. A wy co, bracia? Z tej matki? No nic, no, czekamy. Co się stało? Co się w ogóle odwaliło? Za to czekamy. No nic, co miało się odwalić, no? No, gadałeś z bratem w aucie. Słyszałeś, był na głośno mówiącym, chyba słyszałeś, no tak. O czym Bogatka. No ale w jakiś, nie wiem. Co chcesz wiedzieć? Jakie masz pytanie? Będzie z nim wszystko okej? Dobra. Martwi cię Pedro? Tak. Nie chcesz mu strzelić w głowę? Nie chcę. Wow, nie spodziewałem się tego. No, to ja też. Powinno być wszystko git. Miejmy nadzieję. Brat powiedział, że dostał w tętnicę, ale no jest opatrzony, nie chwawi jakoś mocno. Więc zdaje mi się, że przyjdzie lekarz i ogarnie całą sytuację. No oby. Dobra, Jay został z Bradem, brat zadzwonił po jakiegoś lekarza. Niedługo będzie jakiś tam jego znajomy, nie wiem. No. Ja pierdzie. Teraz pytanie, czy Pedro mu powiedział o tym miejscu? Czy Harrisowi Nie. Nie, raczej na pewno nie. Nie wierzę, że jeśli Pedro działał faktycznie ze strachu i nie chciał dla nas źle, to no nie widzę powodu, żeby mu mówił. Jeśli mu podłożył pod telefon nadajnik? No to trochę komplikuje sprawę. Sprawdzałeś jego telefon? Nie. Kanji? Tak. Kanji? Zobadasz? Mogę sprawdzić. Tylko zostaw tu broń. Zawsze to możesz przekierować, nie? Daj mi broń. Najpierw trzeba zobaczyć, czy on w ogóle to ma, bo... Zresztą nic mu nie zrobię. Jeżeli Harris wie o tym miejscu i wie doskonale, że on tu jest, to myślę, że już wie, co się wydarzyło. Nie, no przecież... Słuchaj, Pedro już tu był parę Dante, razy, nie? Dante! Przypomnij ci, że on się dowiedział o tym, że byliśmy na pieprzonym obserwatorium, pomimo, że byliśmy święcie przekonani, że jesteśmy... w jaki sposób? Mówił ci jak? Nie mówił mi w jaki sposób. Myślisz, że on będzie mówił? W jaki sposób się dowiedział o czymkolwiek? Ja wiem, w jaki sposób. Wokół na pewno stali jego jacyś tam prywatni ochroniarze, tylko ktoś nie sprawdził do końca. I w ten sposób zobaczyli nas. No dobra. I co? I myślisz, że Harris nie wysłał kogoś po to, żeby ciebie obserwować? Po tym, jak wiedział doskonale, że ty tam jedziesz do niego? Zabieram klamkę. No, nie wiem, czy byłby tak szybki. Może widział najwyżej, jak odjeżdżamy, ale... Nie, Dante. Co? On przychodząc do mnie, powiedział mi, że mam ciebie zatrzymać przed tym, żeby się spotkał z Pedro. No cóż ja mogę wam powiedzieć, no... No był nadajniczek. Ale nie zniszczyłeś go, nie? Nie, raczej nie. To dobrze, dobra. Nie, no bo jak zniszczy, czyli no, Harris już wie o tym miejscu. Jeśli zniszczysz nadajnik, no to Harris od razu się dowie, że coś jest nie tak. Dobra, przytrzymajmy to inaczej, tę gierkę jeszcze. Chłopaki, tak, pozbierajmy wszystkie nasze sprzęty, które tutaj są. Okej. Masz to sobie że. Bo on ty chyba zostawiałeś słowo, nie? Co? A, stoi. No jestem. Dobra. Ej, dobra, ale gdzie jest Delia? Gdzie jest cała reszta? Delia jest bezpieczna, spokojnie. Dobra, właśnie, to ja zadzwonię już do Shiba. Shiba, jak on miał?
James? No, a nie, no James, ktokolwiek, kogo mógłby skrzywdzić Harris, musi się dowiedzieć, gdzie oni są. Wszyscy Halo? Niech... Shiba, gdzie jesteś? U siebie, a co się dzieje? Dobra, słuchaj, przyjedź do nas na warsztat, unikaj kogokolwiek. Możliwe, że Harris będzie chciał zrobić tobie krzywdę albo komuś z nas. No dobra, to zaraz będę, no. Przyjedź po prostu na warsztat do nas. Dobra. No. Dobra, Shiba zaraz będzie. A James, Noah? James jest na razie w Liberty, tam jest bezpieczny. A Noah, cholerowie. Noah. Nie, tam jest bezpiecznie, tam nie sięgają pazury Harrisa. Noah nie odbiera, ma wyłączony telefon, wyśmienicie. A czy to u niego coś nowego? Myślę, że nie, ale problem jest z tym, że Noah będzie bardzo łatwo mu złapać. Znaczy opłaca mu się go łapać, co mu da Noah? Czekaj, nie wiem, brat, co mu da Noah, co mu nie da Noah, ale zarzekał się, że jeżeli jakkolwiek powstrzymamy Pedro, to on nas zniszczy. Ej, Tony, a który raz już słyszysz groźbę od Harrisa, że nas zniszczy wszystko? Ale tym razem my interweniowaliśmy aż za bardzo chyba. Jego syn leży wykrwawiając się na naszej kanapie w warsztacie. On nie wykrwawia się, zatamowałem prawie nie. No ale i tak, prawie by się wykrwawił. Dobra, a co się dzieje? Jakieś wprowadzenie? Harris. Strzały zdrajca, ale ze strachu. Panika, to Tony go postrzelił. Tyle w sumie, w skrócie. Co wspólnego ma z tym wszystkim Harris? No to, że jego syn został postrzelony i jeśli było mówione... Co on ci tam Tony powiedział? Co mi powiedział? No mówił, że jeżeli... Co jeszcze raz? O co pytałeś? Bo... No Jezu, dobra, że jeśli cokolwiek zrobimy, nie wiem, z tym, co teraz się dzieje... Ogólnie to tak, Pedro miał nas inwigilować, śledzić, był marionetką Harrisa, tak? Co w ogóle już tak. Też jest porąbane, że z własnych dzieci zrobił marionetkę i... Na szczęście Deli nic takiego nie mówił, ale... To ile wy go znaliście? Za krótko się okazuje chyba. Albo za długo. Wystarczająco. Gdzie jest ten cholerny medyk? Nie wiem, dzwonię do niego co ciągle. Jakby no, Stamped jest stabilny, także mamy jeszcze chwilę czasu, ale nie możemy za dużo zwlekać. Jak zaraz go sam zawiozę do szpitala. Nie możemy go zawieźć nigdzie, gdzie Harris miałby do niego dostęp. O miejsce jest jeszcze w miarę bezpieczne. Zapłaczy się medykom, żeby siedzieli cicho. No super. Nie każdy medyk w szpitalu nie zadzwoni po policję, brat. A jednemu będzie operował więcej, co wtedy zrobisz? Nie ma co ryzykować. No ale wiesz, jak ma się wykrwawić, to już lepiej go zawieźć do tego szpitala. Nie wykrwawić się, spokojnie, jest okej. Weź tam Jay do niego, nie wiem, idź, zobacz, czy wszystko jest okej. Sam się nie zajmę. Co? Czemu ty masz się nim zająć? On ma opatrzoną rękę, ty już mu nic nie pomożesz. Kulę mu wyjmę z ramy. Nie wyjmiesz sam nie kuli. Nie wyjmuj mu kuli. Po to przyjeżdża medyk. Poza tym, co ty się tak przejmujesz niby? Nieważne. Nieważne. Rozum teraz wszystko powiało. Jest ważne. Dobra, ale teraz sprawa jest najważniejsza. Pokrzyżowaliśmy mu plany, więc będzie chciał najprawdopodobniej zrobić krzywdę Deli. Jeżeli się już o tym dowiedział. To nie spuszczać Deli z wzroku. Ona ma być ciągle z kimś z was. On nic nie zrobi Deli, nic nie zrobi Pedro, nic nie zrobi nikomu z was. Skąd ty to niby wiesz? Chodzi o coś więcej. No, tu chodzi o coś więcej. To o co chodzi? Oświecisz nas? Może kiedyś? No to... No świetnie, nie. Na cholerę się odzywasz. To jest idealny czas na jakieś zagadki. Po zagadkę. Świetnie. Medyk przyjechał. Nie, ja czasami... Dobra, damy zostań, ja pójdę. Dobra. Tylko weź się tam ostrożnie. Dobra, teraz trzeba się zastanowić tak, nad tym... Okej, uznajmy, że Pedro wychodzi z tego 100% bez szwanku, dobra? Bo tak jest, ale chodzi o to, że jeżeli... Proszę się nie zajmować. Nie wiem. No czekaj, trzeba się zastanowić co na przyszłość. Jeśli Pedro wyjdzie z tego cało, no to... No to Harris uderzy ponownie. Nie, właśnie to jest to... Słuchaj, nie mamy dalej pewności, że Harris na pewno o nim wie, o tym co się stało. Może wiedzieć, ale ja bym dalej jakby grał w jego gierkę. Nie niszczymy mu nadajnika, cały czas działa. Trzeba tylko przekonać Pedro, żeby po prostu przeszedł zupełnie już na naszą stronę i... No wiesz, ale no... Lepiej będzie jak Pedro dalej będzie tą robotę robił, żeby nic nie tak, widać. Tak, ale robił ją też dla nas przy okazji. Że jakby... Podwójny kred. Tak, że niby pracuje dla Harrisa, ale tak naprawdę dostarcza nam informację o nim. Nie chcę go wykorzystywać, no ale to jest moim zdaniem strategicznie dobre dla nas przynajmniej. A on bardziej ucierpi. Nie głupio. Ktoś idę się przewietrzyć po prostu, wiecie?
Ja czekam na medyka, żeby mu kasę dać. Dajcie mi znać, jak będziemy mogli porozmawiać z Pedro. Weź go popilnuj na wszelki wypadek. To jest profesjonalista, głapta u ludzi moich. Oj widzowie, dzieje się mocno i będzie trzeba to rozwiązać jak najlepiej. Ja totalnie na razie nie mam pomysłu, jeżeli wy macie jakiś pomysł, to czekam na komentarze z waszym po prostu pomysłem, jak możemy rozwiązać problem taki, żeby to po prostu, wiecie, i żeby Pedro nie miał problemu z Harrisem i żebyśmy my nie mieli problemu z Harrisem. Ciekawi mnie też ten Von, czemu on tak jakoś dziwnie tak teraz tajemniczo coś zaczął gadać, o co mu może chodzić, nie wiem, nie mam totalnie pojęcia, ale no nie wiem, dziwne to było wszystko. Czekamy, aż medyk opatrzy Pedro i trzeba z nim szybko porozmawiać. Pedro już ogarnięty. Już? Widzisz? A wytłumaczysz mi, o co ci chodziło? To znaczy? Z tą twoją tajemniczością dzisiaj? U mnie chodzi o was. A o kogo niby? Nieważne. Dobra, dzięki stać. Devon, błagam cię, jeżeli... Zaufaj mi, że on nic wam nie zrobi. Błagam cię, jeżeli naprawdę... nieważne. Pedro jest nie cały. Będę, nie będę cię zmuszał, jeżeli nie chcesz mówić. Mówiłem. Jeżeli nie chcesz mówić, chcesz zgrywać sobie tajemnicę, to co zgrywaj. No i dobrze. Nie. Dobrze. Tylko chodź, Dante. I brat w sumie też może chodź. Brat, idziesz? Chodź. Tylko może niech go Dante obudzi. Ja czekaj, no ma sole trzeźwące, to także na spokojnie, teraz się dobra, obudzi. Dobra, zaraz się obudzi, tylko... No lepiej, żeby zobaczył mnie chyba niż ciebie, albo... Tak, tonego, luzie, którego postrzelił. No to spokojnie, na spokojnie. Czekaj, trzeba będzie mu to jakoś wyjaśnić, co się dzieje. Ej, Pedro, stary. Ej, Pedro, wszystko okej? Okay? Pedro. Dante, ty żyjesz? Spójrz na mnie, no. Patrz na mnie. Wszystko okej? Okay? Jakby... Żyję, nie ty... pociągnąłeś za... Nie byłbyś w stanie pociągnąć za spód, spokojnie. Ty wiesz, że nie chciałem, nie? Wiem, nie chciałeś tego... To wszystko jego wina, tak? Wiesz o tym przecież, tak? Ale... Tobie nie mamy nic za złe. Która jest godzina, to ważne. Nie wiem, jest już... Już nie wiem, chyba po południu jakoś... Słuchaj, dobra, jakby co to... Po reakcji, bo... Tak, troszkę leżałeś. Miałem wysłać zdjęcie martwego ciebie, bo inaczej no przyjdzie na moją lokalizację. Dobra, słuchaj, ty się zamień później, na razie to nie jest... Słuchaj, jest... Dobra, słuchaj, Pedro. Powoli. Zamknij się, już raz czasu nie mamy. Muszę wiedzieć, od kiedy z nim działasz i współpracujesz. Mówiłeś mu o tym miejscu, znaczy już masz... Ma twoje lokalizacje, tak? Ma. Więc on wie o tym miejscu, tak? Nie mówię mu nigdy, ale jak tu przyjedzie, no to będzie wiedział. Fuck. Okej, dobra. Czyli... Dobra, musimy cię stąd zabrać jak najszybciej. Mhm, trzeba cię gdzieś eskortować. Ewentualnie zadzwoń zaraz do niego i powiedz mu, że... Fotografuję. Że nie byłeś w stanie. Musiałeś się zmywać szybko. Nie mam telefonu. Zaraz cię oddamy. Tylko słuchaj, jakby co, to tu jesteś brat. On ci nic nie zrobi. Tylko, no słuchaj, musimy wiedzieć, że jesteś już po naszej stronie. Słuchaj, tu jesteś bezpieczny, nie musisz... Rozwiążemy to tak, żeby tobie ani Deli się nic nie stało. Tak, tu jesteście bezpieczni z nami. Ale to wszyscy umrą, jak teraz się dowie, że żyjesz. Nic się nie stanie, Pedro, uspokój się, nic się nie dowie. Nie dowie się, że żyje. Spokojnie, ty... Damy ci telefon, zadzwonisz do niego, okej, dasz radę? Jesteś w stanie? Powiedzmy. Słuchaj, jedyne co powiesz to, że... Ja nie żyję, a wykonałeś zadanie, ale nie miałeś jakby kiedy zrobić zdjęcia, musiałeś szybko uciekać. I to by miało sens, no bo Tony od razu przyjechał, nie? Także słuchaj, no... Dobra. Słuchaj, damy ci zaraz telefon, tylko słuchaj, chcę żebyś zrozumiał. Nie mamy ci nic za złe, okej? To było tylko i wyłącznie wina Harrisa. Powiedz, długo już to się działo? Długo cię, wiesz... Dlaczego przyjechałem do LS? Czyli od początku? No, bo kazał, jakby... Dostałem do niego kontakt i... Kazał śledzić Delię i całą jej... Okej, nie tłumaczę, spoko, rozumiemy. Tak, dobra, słuchaj, jakby co, to nigdzie się stąd nie ruszaj, odpoczywaj, wszystko jest okej, będziesz cały. Także odpoczywaj tutaj, my się musimy jeszcze zająć paroma sprawami. Przepraszam, tamte. Spoko, nie mam się za co. Dobra, także... No, to się trochę rzeczy dowiedzieliśmy. Jak? Co się stało? Od początku był kretem. Od samego momentu przyjechania. Dobra, wszystko fajnie, ale trzeba tą akcję, którą planujemy z Cholubnikiem zrobić. Tak, bo czas tak, nam okay. się kończy. Dobra, czyli mamy wszystko przygotowane, nie? Są tak, jakby... Tak. Okej, czyli tam blachy, naklejki... Kanji z Devonem i z Dante ogarniecie całą tą... akcja od strony technicznej, tak? Tak. Dobra, spoko. Ty wtedy z tym, z Jayem wsiadajcie do
holownika i jeździmy po prostu po zlecenia, które nam wysyłacie. I co drugie auto, albo co każde, po prostu zjeżdżamy na warsztat, zmieniamy tablicę, zmieniamy holownik i jedziemy dalej, tak? Tak, ja siedzę z Kandzi na telefonach, Davon wysyła wam lokalizację i się tam, wiecie, daje wam szczegóły. Musimy mieć radę przygotować. Także... Przygotujcie sobie wszyscy. Weźcie może jeszcze Delię pod telefon. Mogę się jakoś przydać? Chyba, no jak ten, jak będą przyjeżdżać... Słuchaj, mam pomysł. Żeby było więcej tych zleceń, może Shiba ze swoimi ludźmi by, nie wiem, powodowali jakieś wypadki, jakieś uszczerbki i dawaliby... Nie wiem, no... Nie, to dobry pomysł jakby, no, możemy spróbować. Dobra, czyli wszystko jest ustalone, Shiba ze swoimi ludźmi będą najwyżej próbowali jakieś tam wypadki, tylko tak nieperfidnie, jeżeli będzie jakaś okazja, to zróbcie to, jeżeli nie będzie, to odpuszczajcie. No tak, to dobra, nie jest głupie w sumie, bo... Ile mamy samochodów, chłopaki, w ogóle? W magazynie stoi 6, moja ekipa zebrała kolejne 5, a my... 12. No to mamy, no... Ja mam ponad 20. No moja ekipa też parę zebrała, nie? No to musimy 20 zebrać. No to jest lepiej niż było. Dobra, działajmy po prostu. Nie ma co czasu tracić, tak, jesteśmy w godzinach szczytu, więc teraz jest największy ruch na mieście, więc najwięcej dobra, wypadków. Dobra, Kandzi, chodź przygotujemy. Dobra, po holownik idziemy, dawaj. Dobra widzowie, jeszcze dzisiaj trzeba szybko zrobić tą akcję i miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie nam tak, jak sobie to zaplanujemy. Dobra, my z Jayem już ready, wyjeżdżamy holownikiem. Dobra, spoko. Dobra, zaraz przekierujemy do was pierwszy telefon, w sensie odbierzemy. Stary, trochę się stresuję, musimy być, wiesz, tacy... No jak... Te takie szare komórki podrzędne, nie? Tak, bez żadnych, wiesz... Żeby to po prostu podejrzanie w żaden sposób nie wyglądało. No bez żadnych stresu, bez nerwów, bez mamy pierwsze zamówienie. Dobra, gdzie? Damon, zaraz powinien was... Właśnie. Dobra, to ja czekam na lokalizację i ten. Najlepiej jakbyście mi powiedzieli, jakie to jest auto i co się wydarzyło mniej więcej. Żebym do jakiegoś randoma nie podjechał przypadkiem. Mhm. Powinieneś chyba dostać. Nic nie dostałem. Dobra, mam. Dobra, 2,5 kilometra mamy. Niecałe. To w Stalker XL gość chciał skręcić się, wywalił w ścianę. Mocno uszkodzony? Bo najlepiej by było brać te... Przód walnięty. Najlepiej brać te najmniej uszkodzone, nie? No bierzcie już, jak i tak mamy, no to może na części będzie chociaż jedno albo dwa. Okej. Okay. Otrzymy to ogarną, najwyżej. Kurde, dobra. Bez nerwów i bez... Wiadomo, nie? Wiem. Dobra, widzę chyba gościa. Mhm. To ty wyskakuj, ja, wiesz, zaczynam podpinać. No to nakręcisz. No to wyskakuj. Wiesz, tam się ładnie z gościem przywitaj i tak dalej, nie? Dobry. Dzień dobry, no wreszcie panowie przyjechali, no naprawdę. Nie wiem, co tu się stało.